żołnierzy bohaterów, dowódców 9. Dywizji Piechoty, pułkownika Uczyńskiego, 17. Dywizji Piechoty, generała Osińskiego, 18. Dywizji Piechoty, generała Krajewskiego, Dywizji Ochotniczej, pułkownika Koca, Brygady Syberyjskiej, pułkownika Rumszy, Dywizji Jazdy, pułkownika Dreszera, 8. Brygady Jazdy, generała Karnickiego oraz dowódców grupy pułkowników Kopy i Mackiewicza, którzyście mężnie stawiali opór blisko trzykrotnie większym siłom wroga. Stańcie do apelu! Wzywam was, dowódcy 8. Dywizji Piechoty, pułkownika Burcharda Bukackiego, 10. Dywizji Piechoty, pułkownika Żeligowskiego, 11. Dywizji Piechoty, pułkownika Jaźmińskiego, 15. Dywizji Piechoty, generała Junga, 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, generała Rządkowskiego, 7. Brygady Rezerwowej, pułkownika Małachowskiego, broniących bezpośredniego dostępu do Warszawy. To wy mieliście dość mocy, by zamknąć w sobie swój ból i rozpacz. Stanowiliście zwartą siłę, karną i zdyscyplinowaną, pałającą rządzą walki. Wzywam was, żołnierzy 2. Dywizji Piechoty Legionu, pułkownika Żymielskiego, 4. Dywizji Piechoty, 2. Brygady Kawalerii i Pułku Lotniczego, dozorujących przed prawej Brody na Wiśle, 28. Pułku Piechoty, któryż osobiście prowadził swoich żołnierzy do walki o miejscowość Zamostku. Tam też zostałeś na wieki. Stań do apelu! Dowódco 29. Pułku Piechoty, który prowadząc do ataku kompanię szturmową przeciw placówkom rosyjskim osłaniającym Wieś Mokre, dałeś przykład bohaterstwa i oddania sprawie niepodległości i wolności, kładąc na szali swoje życie. Stań do apelu! Który wraz ze swymi żołnierzami 236. Pułku Piechoty z modlitwą na ustach, błagając Królową Polski o zwycięstwo, swoją postawą przyczyniłeś się do umocnienia ducha walki wśród żołnierzy, którzy powstrzymali natarcie wroga. Stań do apelu! Którzyście byli uczestnikami wojny, świadomości narodu żyjącej jako cud nad Wisłą, a której efekt końcowy osiągnięty został myślą wodza, pracą sztabu, poświęceniem oraz umiejętnościami oficerów i żołnierzy. Ciebie wzywamy, narodzie Polski, który z wielowym wysiłkiem na wiele lat oddaliłeś widmo stalinizmu, ustabilizowałeś losy państwa polskiego. Stańcie do apelu! Kolejna Polska! Trzema! Ładuj! Salwo! Thank you.
prosimy marszałka Senatu. Uczestnicy uroczystości 71. rocznicy Bitwy Warszawskiej, bitwy pod Radzyminem. Za chwilę złożymy kwiaty na grobie poległych bohaterów, oddając im hołd i cześć. Historia bardzo dziwny sposób traktuje wydarzenie. Powiecie wszyscy, że w życiu społecznym dziwnie wszystko jest pomieszane. Wielkość z małością, męstwo z tchórzostwem, to co piękne z tym co brzydkie. Ale jednak z biegiem lat historia odsiewa. Wielkie od małego, podłe od bohaterskiego. Ale nie dzieje się to w sposób przypadkowy. Zostaje to, za czym stoją pewne wartości. I tak jak wiara w Boga zwyciężyła w starciu z ateizmem, jak wolność zwyciężyła w starciu z niewolą, jak bohaterstwo zwyciężyło w starciu z tchórzostwem, to wszystko od razu skrystalizowało nam to, co rzeczywiście wielkie i godne czci. I nie jest rzeczą przypadku, że te uroczystości jak gdyby ogromnieją z każdym rokiem, że minęły czasy, kiedy były one tylko dzięki Kościołowi drobnymi uroczystościami o charakterze religijno-patriotycznym, a dzisiaj masy ludzi tu staje nasze wojsko polskie. Chylą się sztandary, to nie jest przypadek. Albowiem to, co naprawdę wielkie, nie zna granic. Tak jak nie zna granic pot i krew żołnierska z cmentarza Grodzieńskiego i Radzymińskiego. Mimo granicy dzielącej, łączącej się dziś razem. I dlatego, kiedy dziś już zaparły się imiona tych, którzy polegli, kiedy właściwie wszyscy stali się bezimiennymi żołnierzami, czujemy silniej wspólnotę z nimi. I jednocześnie, tak jak u progu II Rzeczpospolitej, po zwycięskiej wojnie 20 roku przyszły czasy ciężkie i trudne, ale ojcowie nasi dali sobie radę. Potrafili stworzyć Polskę, która potrafiła opór swój wzmóc w czasie II wojny światowej. Tak i teraz. Znowu mamy do czynienia z trudnościami. Znowu mamy do czynienia z małościami, ale to, co naprawdę wielkie, to, co nas łączy z tymi, którzy leżą tu w bratnich mogiłach, będzie dla nas stale dopingiem. Albowiem wierzę w to głęboko, że rząd pokoleń Polaków nie pozwoli sobie zdjąć karków, i że Najjaśniejsza Rzeczpospolita, czerpiąc swoją moc z tych wartości, za które zginęli bohaterowie 20 roku, potrafi okazać światu swoje oblicze. Cześć pamięci bohaterów. Witam Was, kochani rodacy, mieszkańcy tak sławnej ziemi, która okazała nam cześć w przedmurzach chrześcijaństwa
Polski. Ja, jako delegat zaproszony przez Was z ziemi grodzieńskiej, miałem zaszczyt przywieźć ziemię z mogił poległych żołnierzy w 1920 roku na ziemi grodzieńskiej. Ziemię tą pobraliśmy w dzień wymarszu pierwszej kadrowej, to jest 5 sierpnia. Złożyliśmy w tej urnie również akt podpisany przez członków Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. To jest prezesa Zarządu Miejskiego, pana pana Gliszyńskiego, członka Zarządu Głównego pana Sienkiewicza i przeze mnie również członka Zarządu Głównego i przewodniczącego Stowarzyszenia, Koła Stowarzyszenia Kombatantów Polskich. Tą ziemię miałem zaszczyt złożyć tutaj z wielką radością i wielkim uczuciem mojego honoru. Również jestem żołnierzem, byłem żołnierzem, walczyłem o obronę Warszawy, również o wyzwolenie Warszawy w pierwszej dywizji imienia Kościuszko. W tych uroczystościach nie po raz pierwszy biorę udział, bo jako harcerz w 1935 i w 1936 roku brałem również od chówca w Śródmieście miasta Warszawy, brałem również udział w tej uroczystości. Dlatego wielki dla mnie zaszczyt dzisiaj być Waszym gościem. Dziękuję za uprzejmość. Nim złożymy kwiaty na żołnierskich mogiłach, kilka słów podziękowań. Dziękuję serdecznie bohaterom tamtych dni, żołnierzom 1920 roku, że pomimo ciężaru wieku przybyliście tutaj do nas, by dać żywe świadectwo o tamtych wydarzeniach. Dziękuję panu marszałkowi Senatu za przybycie, panu ministrowi, panu posłowi. Społeczeństwo radzymińskie jest wdzięczne panom, żeście tu przybyli do nas, że się tak stało, jak było ciągle w czasach II Rzeczypospolitej. Uroczystości na tym cmentarzu odbywały się z udziałem najwyższych władz państwowych. Dziękuję przedstawicielom władz wojewódzkich, kombatantom, pocztom sztandarowym, zachodniczą strażą pożarną, którą nie wymieniłem przed tym. Dziękuję tym wszystkim, którzy uświetnili naszą dzisiejszą uroczystość. Państwo, że wymieni ich jeszcze. Dziękuję księdzu prałatowi i duchowieństwu za ofiarę mszy świętej. Dziękuję ośrodkowi kultury, który przygotował część artystyczną i czynił wiele zabiegów, żeby ta uroczystość miała jak najlepszy charakter. Dziękuję Mazowieckiemu Towarzystwu Kultury, które było współorganizatorem naszej uroczystości. Chórowi, pani aktorce, pani Mochowskiej. Orkiestrze Wojska Polskiego ze Skierniewic, Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej z pobliskich Białobrzegów i ułanom polskim, ułanom z miejscowości Słupno z naszej gminy. Dodam tylko taką kropkę na to gospodarstwo lepszej naszej wspólnej przyszłości.
szansę. Zebrano około 6 milionów. Pomnik stanie w następnym roku. Są również jeszcze do sprzedaży wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Rodzinnych i księga pomnikowa, gdzie Państwo mogą się wpisywać. Zapraszam na dalszy ciąg uroczystości tej wielkiej rocznicy. Za pół godziny na rynku w Radzyminie odbędzie się wielki koncert artystyczny z udziałem zespołu, a do 24 do tańca grać będzie orkiestra Tene, melodie włoskie.